znajdujemy się na premierze spektaklu Klatka dla ptaków, którego motywem przewodnim jest tolerancja i homoseksualizm. Ciekawi mnie, czy pani jest tolerancyjna? Bardzo. Ja zawsze wszystkim mówię, że mam bardzo dużo przyjaciół homoseksualnych i uwielbiam ich za to szaleństwo, które mają w sobie, za otwartość, za to, że wiedzą, kim są i nie bali się żyć tak, jak chcieli. Bo jest bardzo dużo, o tym się oczywiście nie mówi, ale jest bardzo dużo homoseksualnych mężczyzn głównie, bo wydaje mi się, że kobiety jednak mają więcej odwagi w sobie. Jeśli dziewczyna wie, że jest homoseksualna, to bardzo szybko żyje tak, jak chce. Natomiast mężczyźni żenią się z kobietami, mają dzieci, mają rodziny, a i tak gdzieś tam są sfrustrowani, nieszczęśliwi i w końcu właściwie marnują sobie życie i krzywdzą właśnie pozostałą część rodziny. Bo tak się nie da. Nie można żyć nie w zgodzie z sobą. Po prostu. I ja jestem za tym, żebyśmy nie piętnowali, żebyśmy dali żyć i oddychać tym samym powietrzem ludziom, którzy się od nas różnią. Zresztą myślę, że moja piosenka o tolerancji, czyli Kolorowe dzieci, którą napisałam w latach 90., mieszkając jeszcze w Stanach Zjednoczonych, ponieważ mój syn chodził do szkoły z kolorowymi dziećmi. W Polsce jeszcze nie było kolorowych dzieci w szkole podstawowej. No może w Warszawie, ale w innych miejscach. Dzisiaj w całej Polsce mamy dzieci, które pochodzą ze związków różnorasowych, tak? I po wielu latach zaczęły pisać do mnie mamy, kobiety, które zakładały fundacje, biorąc tytuł mojej piosenki, Kolorowe dzieci, ponieważ żyły w nietolerancyjnym środowisku. I także tolerancja to jest moje, ojej, to jest naprawdę coś, czego ciągle się musimy uczyć. I nawet jak się nam wydaje, że jesteśmy tolerancyjni, to musimy to rozwijać w sobie, bo ciągle nas coś zaskakuje. Zaskakuje nas w XXI wieku, w naszym kraju, brak tolerancji, gdzie kiedyś nam się wydawało, że jesteśmy bardzo tolerancyjnym społeczeństwem. Okej, można być nietolerancyjnym, ale jeśli nietolerancja zamienia się w agresję i w nienawiść, i tą nienawiść są karmione dzieci od małego, to nic dobrego z tego nie będzie. Będziemy chorym, pełnym nienawiści krajem. A nie chciałabym w takim kraju żyć.